Proszę Państwa, pójdziemy do kościółka pod wezwaniem świętej Elżbiety. Kościół, jak zobaczycie za chwilę, jest bardzo podobny do waszego ostrowskiego. No ale w środku jest, myślę, że jest ładniejsze. Tak, o. Także zobaczycie kawałek młodej Polski. A o tym wszystkim opowie wam pan doktor Romuald Krzyżosiak za chwileczkę. Cieszę się ogromnie, że będzie mógł uczestniczyć w tym, bo mówię, to jest pan, który pisał akurat monografię tego kościoła najnowszą. Dzień dobry Państwu. Witam na ziemi jutrocińskiej. Tak patrzę po twarzach, bo moja chrzestna ciocia też jest w Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Ostrowie Wielkopolskim, pani Elżbieta Mocek, nie wiem czy... Tak, jest. Tak. I jest tak kilka grup. Jest kilka grup. No i właśnie tak patrzę, czy cioci chrzestnej nie zobaczę, ale nie. Ale no, tutaj się tutaj zejdą, wrócimy tutaj. Proszę Państwa, kościół świętej Elżbiety w Jutrusinie. W tym miejscu już od niepamiętnych czasów stał kościół, chociaż wzmianki o nim pierwsze, to jest rok 1510. Prawdopodobnie pierwszym kościołem parafialnym w Jutrusinie nie był ten kościół, ale kościół świętego Krzyża, który Państwo też będziecie zwiedzać. On jest tutaj w stronę na Szymonki. Prawdopodobnie ten kościół jest troszeczkę późniejszy. Pierwsze wezwanie kościoła, który się tutaj znajdował, to było świętej Katarzyny Panny i Męczenniczki i do tego doszło później Najświętszej Marii Panny. Co było tak charakterystyczne, związane z tym kościołem, to to, że w XVII wieku pięknie rozkwitł tutaj kult szkaplerza świętego. I do dzisiaj pozostałością tego bractwa szkaplerza świętego, tutaj był specjalny ołtarz Matki Boskiej Szkaplerznej, był specjalny ksiądz altarzysta, czyli taki ksiądz, który miał po prostu uposażenie w gruntach, na gruntach jutrosińskich, nie tylko okolicznych gruntach, były zapisane pewne kwoty pieniędzy, których tam w określonych miesiącach roku proboszcz, altarzysta dostawał na życie. Jego obowiązkiem było sprawowanie kultu właśnie tylko Matki Boskiej Szkaplerznej. Ten, kult Matki Boskiej Szkaplerznej to się tutaj tak datuje gdzieś od roku 1640. Z tym, że stary kościół spłonął. Spłonął w Wielką Sobotę 6 kwietnia 1805 roku. Wielką Sobotę, czyli być może miało to jakiś związek z misterium ognia, prawda? Jak i Wielką Sobotę się odbywa. Mimo, że kościół był murowany, miał solidne mury, mury te stały przez 60 lat, ponieważ parafianie myśleli o odbudowie tego kościoła. I jeszcze tak w latach 50. XIX wieku cały czas żyto taką nadzieją, że kiedyś się ten kościół odbuduje. Ale proszę Państwa, to były trudne czasy, były nieurodzaje, była bieda, były powodzie i te pieniądze, które gdzieś tam gromadzono, zawsze się rozchodziły. Ale przyszedł taki czas i to był schyłek wieku XIX, gdy ruszyła w Wielkopolsce, drodzy Państwo, taka no po prostu budowa kościołów. Dużo kościołów, które w Wielkopolsce, przynajmniej w tej naszej części Wielkopolski powstały, one powstały właśnie albo u schyłku, albo na początku wieku XX. Być może takim bodźcem do wybudowania kościoła był przykład ewangelików jutrosińskich, ponieważ Jutrosin był miastem trzech narodowości. Przede wszystkim Polaków, to było tak gdzieś 2/3 mieszkańców Jutrosina, to byli Polacy. Ewangelików, 1/3. No i taka grupa ludności żydowskiej, która stale topniała, także przed wojną 3 ostatnie rodziny wyjechały sobie do Niemiec, wiadomo jaki los tam tych Żydów spotkał. W każdym razie kościół ewangelicki spłonął w 1861 roku, a już w 1864 ewangelicy wybudowali kościół, który Państwo tutaj, bryłę tego kościoła, będziecie widzieć. On jest teraz, służy innym celom, jest tam sala widowiskowo-sportowa. No jest to takie rozwiązanie, powiedzmy sobie, w Jutrosinie to 3 kościoły i tak są niepotrzebne. Ten kościół, proszę Państwa, wymaga wielkich nakładów, zobaczcie Państwo dlaczego w środku, wielkich nakładów kościół świętego Krzyża, on jest gątem kryty. Także 3 kościoły to już na taką naszą parafię to i tak jest. To 2 już jest za dużo, a 3 w ogóle. Czyli proszę Państwa, idea budowy kościoła
zrodziła się w umysłach kolatorów kościoła, czyli takich prawnych opiekunów, książąt czartoryskich. Książęta czartoryscy mieszkali w Starym Sielcu. Tutaj nie wiem, czy Państwo widzieli, taki jest rezydencja ich. Tak. Nie, to trzeba zobaczyć, jak będziecie Państwo wracać. Po lewej stronie, wśród tam w zespole parkowym jest widoczny nowy pałac, niedokończony, budowę wstrzymano, później jest jeszcze stary pałac. W każdym razie książęta czartoryscy, którzy tu przyszli z Rokosowa, znaczy książęta czartoryscy, wiadomo, wywodzą się z Puław generalnie, od Izabeli z Puław. Natomiast młodszy syn tej Izabeli objął sobie Rokosowo, dalej Sielec, a na końcu Baszków, także jest to ta linia Rokosowsko-Sielecko-Baszkowska. I książę Zdzisław Czartoryski. Matką księcia Zdzisława Czartoryskiego była Elżbieta Ściałyńskich, czartoryska córka Tytusa Działyńskiego. I ona w swoim testamencie, a zmarła w roku 1896, zapisała dość pokaźną kwotę na ten cel. Do 20 tysięcy. Cała budowa kościoła, drodzy Państwo, kosztowała 120 tysięcy, tak, marek, 120 tysięcy marek. Z tego kolatorzy, czyli książęta czartoryscy, byli zobowiązani w myśl ówczesnego prawa dać 1/3, czyli 40 tysięcy. Ale drodzy Państwo, oni dali tak, na budowę dali tyle, ile muszą, natomiast o wiele więcej wkładu włożyli w wykończenie tej świątyni. Książę Zdzisław codziennie tutaj przyjeżdżał, to było takie jego oczko w głowie i z czasem się tak utarło mówić, że jest to tylko Fundacja Czartoryskich. Ale to nie jest tylko Fundacja Czartoryskich. Czartoryscy tyle, ile musieli, tyle dali. Nawet był taki moment jeden, gdy nadzór budowy kościoła chciał pozwać księcia Czartoryskiego do sądu za to, że nie wpłaca kwot, które miał wpłacać. To było powszechne, że ci kolatorzy nie płacili, bo tu jakbyśmy porównali w niedalekim Pakosławiu, też kościół budowano w tym czasie i też hrabia Czarnecki co mógł, to nie dał, nie? Obiecał, tak, tak. Co mógł, to nie dał. Co mógł, to nie dał, nie? Co mógł, to nie dał, się wymigiwał, a na końcu jego syn sprzedał wszystko Niemcom za małe pieniądze i uciekł do Berlina, nie? I ucieknie za chwilę. No ja zaraz. Budowniczym naszego kościoła była firma Nikodema Pospieszalskiego ze Środy Wielkopolskiej. Żyją jeszcze potomkowie Nikodema Pospieszalskiego, jest pani Aleksandra Paradowska, historyk sztuki z Poznania, mamy z nią kontakt tutaj. Także namierzyliśmy przy okazji stulecia kościoła i stulecia konsekracji, bo w 1908 roku było stulecie konsekracji tego kościoła. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem, książę Zdzisław Czartoryski to jest ten człowiek. 1859-1909, żył 50 lat, krótko żył, był tak otyły, na serce chorował. Dużo jeździł, miał dobry smak artystyczny i jego zasługą jest przyozdobienie tego kościoła. On miał plany jeszcze szersze, tylko te plany z przyczyn takich finansowych nie zostały zrealizowane wszystkie. Chciał sprowadzić tutaj do Jutrosina wybitnych artystów młodopolskich, bo to jest właśnie wtedy styl secesyjny się rodzi, młoda Polska. Sprowadził z Krakowa kilku zaprzyjaźnionych artystów, którzy dekorowali wnętrze kościoła Jutrosińskiego. Jednym z takich artystów był właśnie Antoni Procajłowicz i mamy tutaj malowidła Procajłowicza. Przede wszystkim jest to cud świętej Elżbiety, bo patronką kościoła jest święta Elżbieta Węgierska. Proszę Państwa, Elżbieta to była matka Zdzisława, Elżbieta Ściałyński i jedna z córek też była Elżbieta, mimo że w domu mówiono na nią Iza, ale ona właściwie była Elżbieta. Nie? Poza tym Elżbieta Węgierska, a syn Zdzisława był ożeniony z Habsburżanką z Żywca, czyli z monarchą Austro-Węgierską, to też, prawda, jakieś powiązanie, czyli ta święta Elżbieta. Cud świętej Elżbiety, czyli obraz Procajłowicza. Dalej mamy ukazanie się Matki Boskiej świętemu Antoniemu, bo tutaj mamy po prawej stronie obraz, po Państwa prawej stronie obraz, ale malowidło ścienne jest. Ukazanie się Matki Boskiej świętemu Antoniemu. Jest to ołtarz świętego Antoniego, chociaż przez długie lata był pisano, mówiono, że jest to nie święty Franciszek, tylko Święta Antoni, Matka Boska, proszę Państwa, nie ukazała się świętemu Franciszkowi,
tylko świętego, ale tu nie jest to Matka Boska Częstochowska. Natomiast z drugiej strony mamy piękną scenę zwiastowania. No i te dwa obrazy. Ten obraz, do którego powiedzmy sobie nie wiadomo, kto go namalował, bo już nie jest sygnowany. Jest taka teoria, się ostatnio pojawiła, jedni mówią, że fałat Brud, że Wywiórski. Nie Wywiórski, fałat bywany u księcia Zdzisława. Prawdopodobne jest, że w części figuralnej malował fałat, a w części pejzażowej Wywiórski, bo nie jest ten obraz sygnowany. Natomiast ten drugi obraz powstał w latach 70. Ten profesor, który go malował, już zaawansowany wiekiem, ale jeszcze żyje, profesor Pabisiak, tak? Profesor Pabisiak. Ale proszę Państwa, najcenniejsze są witraże. Najcenniejsze są witraże, szczególnie te przy apsydzie. I mamy witraże Józefa Mehofera, tak? Witraże Józefa Mehofera, artysty krakowskiego, który projektował i dla Krakowa, i dla Fryburga w Szwajcarii. Tak, proszę Państwa, mamy tak, Agnus Dei po stronie lewej, czyli adoracja Baranka Bożego w niebie. Założenie artystyczne tego witraża nawiązuje do opisów zawartych w Ewangelii, w Apokalipsie świętego Jana. Następnie środkowy witraż przedstawia cud świętej Elżbiety. I do tego obrazu wykorzystał tutaj Mehofer swoje wcześniejsze studia, prawda, graficzne, tam do tej postaci żebraka. I trzeci z tych najcenniejszych witraży nazywa się Eklezja, czyli Kościół, i przedstawia parę pacholot, czyli młodzieńców, na tle kościoła, który architekturą nawiązuje do kościoła mariackiego w Krakowie. W tym środkowym witrażu, proszę Państwa, nad aureolą świętej po stronie lewej mamy zarys baszty. Jest to też nawiązanie do architektury Krakowa. Jest to baszta Pasamoników, znajdująca się u wylotu ulicy Floriańskiej w Krakowie. Pasamoników, czyli takich rzemieślników, którzy zajmowali się wyrobem pasów, jakichś takich ozdobnych tasiemek i innych rzeczy. Prawdopodobnie autorstwa Mehofera są też te, tylko to już mówię, to jest prawdopodobne, są też te boczne witraże, które Państwo macie po prawej i po lewej stronie. One ukazują związki rodzinne Czartoryskich z innymi rodami arystokratycznymi. To są te witraże. Natomiast tutaj te za mną ukazują związki w samej rodzinie Czartoryskich. Proszę Państwa, Czartoryscy byli herbu pogoń litewska, czyli rycerz na koniu z podniesionym mieczem. I zobaczcie Państwo, że te herby występują parami, czyli z jednej strony jest jakiś tam Czartoryski, prawda? Z drugiej strony jest małżonka, na przykładu mamy na dole, proszę Państwa, rodziców księcia Zdzisława, prawda? A z boku, zobaczcie Państwo, jest tylko jedna pogoń litewska i to jest przyrodni brat księcia Zdzisława. Książę Adam Czartoryski, którego matką nie była żona pierwsza, tylko żona druga, tylko pierwsza księcia Adama Konstantego, i ona była z Radziwiłłów. W związku z tym, że Radziwiłłowie byli książętami Rzeszy, spokrewnieni z panującą w Niemczech rodziną Hohenzollernów. Także książę Adam honorowo przewodził wszystkim spotkaniom szlachty w tym rejonie, który był do Polski. Honorowo przywództwo jako osoba związana z domem panującym w Prusach. Proszę Państwa, nawiązanie do architektury Krakowa, powiem jeszcze, że ten nad sedile tutaj, który się znajduje, ta płaskorzeźba, tak zwana edykuła, powstała w Rzymie w 1912 roku, jest autorstwa Antoniego Madejskiego. Przyjaciela też Zdzisława, zobaczmy, że Zdzisław miał przyjaciół czy artystów. I też nawiązanie do architektury. Taki związek nasz z Krakowem jest ten, że Antoni Madejski wykonał grobowiec królowej Jadwigi, który znajduje się z prawej strony katedry warszawskiej. Tak, Antoni Madejski. Niedawno do Biblioteki Kornickiej z Łodzi przyszły zdjęcia właśnie związane z pobytem Madejskiego w Wielkopolsce.
I rodzina Matejskiego, która przekazała, postawiła warunek, że musi być zorganizowana wystawa tych zdjęć, więc można to w Zamku Kurnickim oglądać. Możesz mi uciekłem, byliśmy miesiąc temu w Zamku Kurnickim, oglądaliśmy tą wystawę. Szkoda, że nie ma tutaj, że nie ma wśród dzieł Matejskiego właśnie tej tablicy epitafijnej księcia Zdzisława Czartoryskiego. Proszę Państwa, Loża Kolatowska, czyli to miejsce w kościele, gdzie przebywał Kolator. Loża Kolatowska ma ciekawy układ heraldyczny, czyli mamy tutaj cztery herby. Są to herby ziem, które kiedyś wchodziły w skład Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Proszę Państwa, z tym, że ktoś mi powie, jak była Rzeczpospolita Obojga Narodów, to czemu są trzy różne herby? Mianowicie była zasadniczo od 1569 roku, od Unii Lubelskiej, Rzeczpospolita Polski i Litwy. Czyli symbolem Polski jest orzeł w koronie, natomiast symbolem Litwy jest pogoń litewska. To samo co czachoryski. Natomiast w czasie wojen kozackich w XVII wieku zrodził się pomysł, aby Rzeczpospolita była trójczłonowa. I w roku 1658, w sierpniu, 15 sierpnia, Kozacy i Polacy doszli do porozumienia i zawarli Unię w Hadziaczu. Niestety egoizm naszego Sejmu nie dopuścił do wprowadzenia umów w życie, prawda? Bo szlachta nie chciała się z chłopami ukraińskimi bratać. I piękna idea trójczłonowej Rzeczpospolitej upadła. Nie? Unia Hadziacka nie została zrealizowana. 1658 rok. Ale pokłosiem tego jest Archanioł Michał, symbol Rusi, prawda? Proszę Państwa, do tej symboliki Rzeczpospolitej składającej się z trzech ziem, czyli korony Litwy i Rusi, wróciły władze Powstania Styczniowego. Na pieczęci rządu narodowego, Powstanie Styczniowe, proszę Państwa, 1863 rok, jest właśnie trzy godła ziem dawnej Rzeczpospolitej. No i tutaj są w naszym kościele Lud Rosiński też tego. Natomiast te herby, to są herby rodzin związanych, czy spokrewnionych, jakieś parantele. Nie wszyscy są spokrewnione, niektórzy są zaprzyjaźnieni z rodziną Czartoryskich. Tu mamy na przykład herb Habsburgów dorysowany później, ponieważ Zdzisław Olgierd miał żonę Habsburżankę, która chociaż Niemka z urodzenia, ale z wyboru Polka, oni mieszkali w Warszawie, w 1939 roku Gestapo przyszło. To księżna pani powiedziała, że ona się czuje Polką. I żeby ją upokorzyć, to na zwykłym chłopskim wozie, bo do tej pory jeździła powozem, to na zwykłym chłopskim wozie wywieziono ją do Dobrzycy, prawda? Także wybrała polskość. Tutaj mamy herb Trąby, herb Radziwiłłów, o którym Państwu mówiłem, że Adam miał matkę z Radziwiłłów, tak, tą Anielę z Radziwiłłów. Herb Jelita, tutaj herb Łodzia, no inne herby Grzymała, tutaj tych teściów księcia Zdzisława, bo książę Zdzisław wziął sobie żonę z Dalekiego Podola, Pracowszczyzny, tak, Martyna z Grabiaków, Prawdzi, Zaleska, ponieważ prześladowała ją polskość, też zamieszkał u księcia, ufundował tutaj gdy powstawał, a prace nad wykończeniem kościoła trwały w latach 1908-1911, gdy fryz figuralny powstawał, to założenie było takie, żeby umieścić na nim postaci świętych i błogosławionych Polski. Jak się zabrałem do tego fryzu, do rozpracowania, kto tu jest, bo zauważcie Państwo, te fryzy figuralne, one są, u Was też jest fryz figuralny w Ostrowie Wielkopolskim, nie? Też są święci, ale oni są łatwi do zidentyfikowania dosyć, nie? Albo podpisani, albo coś charakterystycznego trzymają. A tutaj niektórych świętych po prostu nie można zidentyfikować, kto to jest. No są tacy święci, że nie wszyscy, bo niektórzy są tutaj dosyć tacy uchwytni. Tutaj na przykład święty Jan Nepomucen, wiadomo, trzyma krzyż, tu święty Kazimierz Królewicz. Dalej jest święty Andrzej Bobola, którego zresztą niedawno 16 maja, prawda, Andrzeje Majowe obchodziły, prawda. Natomiast za chwilę idziemy, no za chwilę idziemy. Proszę Państwa, tych świętych i błogosławionych Polski w roku 1911 to było o wiele więcej. Ja nie wiem, czym się Antoni Procajowicz kierował, wybierając akurat tych, a nie innych. Nie? W każdym razie, do czego doszedłem? Fryz zaczyna się tutaj, te dwie postaci świętych, to nie są, i teraz tak, to nie są wszystko święci i błogosławieni polscy, tylko święci i błogosławieni albo polscy, albo z Polską związani, albo w Polsce cieszący się szczególnym kultem.
tak? Święty Florian na przykład, prawda? Który w Polsce są jego relikwie, prawda? Także tutaj ci dwaj pierwsi święci to są apostołowie Słowian, Cyryl i Metody. Wiadomo, Cyrylicę napisał Cyryl, tak? 9 wiek, misja przez Słowian. Cyrylicę napisał Cyryl, czyli jak napisał Cyrylicę, to dał Słowianom słowo, czyli księgę trzyma Cyryl, prawda? No i dalej, proszę Państwa, dyskusje są takie, po czym na przykład wiadomo, że to jest święty ojciec, a nie tam jakiś inny. Trzeba bardzo dużo szczegółów tutaj omówić, proszę Państwa, z tym, że teraz już nie ma 32, tylko 34. W latach 60. pomalowano tutaj Piusa XII i Maksymiliana Marię Chłodzenia.